Dzień dobry, dzień dobry lub dobry wieczór, gdyż nie wiem o jakiej porze dnia lub nocy mnie słuchasz. A słuchasz podcastu Nowy Marketing Medyczny. Ja nazywam się Paweł Jędrzejewski i w dzisiejszym odcinku nawiążę do tego, jak zwiększać zasięgi na Facebooku i na Instagramie. Porozmawiamy, a właściwie posłuchasz o tym, dlaczego tworzymy Akademię Biznesu Lekarza i Med. Serdecznie zapraszam. Czym jest Akademia Biznesu ImageMed? Jest to seria, cykl webinarów. Za chwilę ruszamy z trzecim sezonem. W trzecim sezonie będzie 8 webinarów. Będzie sezon rozciągnięty w czasie od lutego do maja. Zapraszamy lekarzy, menedżerów, właścicieli placówek i osoby związane z branżą medyczną, fizjoterapeutów, podologów na przygotowaną wspólnie z partnerami Akademię Biznesu Lekarza i Czego się uczymy? Akademia jest organizowana z myślą o osobach związanych z prywatnym rynkiem usług medycznych. O osobach, które Łączą często rolę właściciela, menedżera z zawodem i obowiązkami lekarza, fizjoterapeuty, lekarza-dentysty lub jeszcze innego zawodu medycznego. Chcemy, żeby ta forma była dostosowana do Waszych potrzeb, do osób, które zajmują się i funkcjonują na prywatnym rynku usług medycznych z pominięciem całej. Kwestii związanych z publicznymi, z publicznymi rozliczeniami z NFZ-em, z innymi jeszcze um, ograniczeniami, przepisami i sytuacjami. Chcemy uczyć się od najlepszych ekspertów e, w swoich dziedzinach i skutecznie i efektywnie e, pomagać, funkcjonować e, lekarzom, fizjoterapeutom i innym medykom e, jako przedsiębiorcy na rynku usług medycznych. E, w ten sposób, aby. Nie zwariować. No, to, co się dzieje na przykład w związku z podatkami, z przepisami podatkowymi, tak zwany Nowy Ład, daje takie sugestie, daje takie wskazanie, że istotnie można by było zwariować. Staramy się wskazywać trendy, które są związane z rynkiem prywatnych usług medycznych, omawiać narzędzia do usprawnienia pracy placówek, pokazywać korzyści ze współpracy z partnerami, którzy wspierają lekarzy oraz pomagamy zrozumieć nowe technologie, które łączą placówki z pacjentami. Zapraszamy praktyków, czyli osoby, które bardzo często stworzyły firmy, narzędzia od podstaw, od zera, dzielą się z nami swoim doświadczeniem i wiedzą. Myślę, że to, co jest ważne dla odbiorców naszych webinarów, naszej Akademii, to jest to, że są to wywiady, które najczęściej ja przeprowadzam z gośćmi. Ja, czyli Paweł Jędrzejewski. Akademia Biznesu Lekarza Med ma taki skrót, akronim ABLI. I tak też możecie odszukać informacje o, o programie, o Akademii, o e, poprzednich sezonach na naszej stronie internetowej. A wracając do głównego wątku, zapraszamy osoby, które po prostu mają wiedzę i doświadczenie i pracują z lekarzami, z medykami na co dzień, im w obsłudze pacjentów, w rozwoju placówek, w komunikacji oraz wykorzystywaniu nowych technologii. I tak jak wspomniałem, mamy teraz za chwilę start sezonu trzeciego. Cóż będzie w sezonie trzecim? Aby nie szczerać na oślep hmm, tematami, które nam wydają się bliskie i, i ciekawe, my, jako ImageMed, jesteśmy agencją marketingu e, usług medycznych, czyli e, pomagamy stworzyć markę placówki, markę lekarza, pomagamy pozyskiwać pacjentów, łączymy e, firmy z branży medycznej z lekarzami i z pacjentami. I oczywiście jesteśmy w jakiś sposób spatrzeni, e, ukierunkowani na te właśnie tematy. E, przed e, sezonem trzecim, przed wybraniem głównego tematu, zrobiłem ankietę na LinkedInie, gdzie mm, zapytaliśmy o to, jakie tematy interesowałyby odbiorców naszej akademii. I został e, wybrany temat, temat. Przewodnik trzeciego sezonu, jak usprawnić pracę placówki medycznej. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi, będziemy podpowiadać, jakie rozwiązania są dostępne na polskim rynku i jakie wymierne korzyści przynoszą placówkom. Tak jak wspomniałem, zaplanow zaplanowaliśmy w trzecim sezonie 8 webinarów. Każdy z tych webinarów staramy się, aby rozpoczynał się o godzinie 21.21, 21 wtedy, kiedy już zamkniecie swoje gabinety, zamkniecie swoje placówki i już będziecie w domu. I zamiast Netflixa odpalić, odpalicie Akademię Abli. Harmonogram jest dostępny na stronie imagemet.pl, pisane jako imagemet.pl w zakładce Abli. Możecie to również znaleźć, czyli wydarzenia. Każdy webinar ma osobne wydarzenie na naszych mediach społecznościowych, głównie na Facebooku i na Linkedinie, które się nazywają tak samo: ImageMed, marketing medyczny. Dobrze, i teraz przechodzimy do tematu trzeciego sezonu: jak usprawnić pracę placówki medycznej. Podzieliliśmy to na cztery obszary, też oczywiście na podstawie ankiety. Pierwszy obszar to jest rejestracja online z obsługą doku dokumentacji EDM, czyli możemy się spodziewać osób, które opowiedzą o funkcjonujących na rynku polskim rozwiązaniach, o programowaniu i o tym, jakie korzyści przynoszą swoim klientom, czyli lekarzom, menadżerom, właścicielom placówek. Osobnym tematem będą inne oprogramowania. Jest coraz więcej na rynku dostępnych rozwiązań technologicznych, najczęściej w formie oprogramowania, czy do przesyłania na przykład danych obrazowych, jak MedTransfer, który był w pierwszym sezonie, ale też różnych innych aspektów zdrowia Polaków i pracy lekarzy. I te inne oprogramowania Będą ciekawą podpowiedzią, jak można zoptymalizować przychody w placówce, jak można zwiększyć komfort obsługi pacjenta i co jeszcze można jakby dołożyć do oferty placówki, żeby zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną, pokazać swoją innowacyjność, otwartość na nowości i chęć pomagania pacjentom. Trzecim takim blokiem tematycznym będzie pozyskiwanie i komunikacja z pacjentami. Zaprosiłem dwie osoby, zaprosiliśmy dwie osoby, które zajmują zawodowo się komunikowaniem. Jeden temat bardzo ciekawy związany z najstarszym narzędziem, które wykorzystuje ludzkość do rozwoju, do przekazywania informacji, do edukacji, do ostrzegania, do funkcjonowania i do nauki, czyli Storytelling. Będzie też o komunikacji z pacjentem, z trudnym pacjentem, z taką, o komunikacji z asertyw, asertywnej i empatycznej. Myślę, że to jest bardzo ważne, szczególnie przy droższych zabiegach, droższych procedurach, gdzie oczekiwania pacjentów są często bardzo wygórowane, coraz częściej trafiają się w w gabinetach, pacjenci z zaburzeniem postrzegania jakby własnej osoby, własnej atrakcyjności, pacjenci, którzy są roszczeniowi i ten wątek również poruszymy na jednym z webinarów. I ostatnim takim elementem, wiążącym, właściwie spinającym w klamrę trzy poprzednie i cały ten temat został wybrany, wybrany w formie takiego <gryw> podtematu Czyli wykonywania wysokich marżo, wysokomarżowych zabiegów i pozyskiwania na nich na te zabiegi pacjentów. Jest coraz więcej w Polsce placówek, które specjalizują się w tak zwanej zabiegówce, czyli są kierunkowane, na przykład na wykonywanie zaćmy, na wykonywanie laserowej korekcji wzroku, na wykonywanie operacji plastycznych i funkcjonalnych nosa, na korekty kształtu naszego ciała na zabiegi blefer, blefar, plastyki i wiele, wiele jeszcze innych rzeczy, na odsysanie tłuszczu. Jest tego cała masa, nie będę tutaj wszystkiego wymieniał. Są w naszym kraju na szczęście wyspecjalizowane w tym firmy, które pomagają, tym również my pozyskiwać pacjentów na takie zabiegi. Jest to ważne dlatego, że to że i komunikacja, i marketing, i promocja i inne działania różnią się od tych działań, które są skuteczne dla pacjentów tak zwanych konsultacyjnych. Wszystkie te tematy omówimy z naszymi ekspertami, którzy zgodzili się u nas wystąpić z, z z sezonu na sezon jest tam oczywiście tych ekspertów łatwiej pozyskać w wyznaczonych terminach. To wiąże się oczywiście ze wzrostem popularności samej akademii, ale też tego, że jest to ciekawa przestrzeń, żebyśmy się wszyscy wspólnie poznali, dowiedzieli się o sobie, z jak to się mówi, zaktualizowali informacje, tak? Zapewne. Częściej aktualizujemy oprogramowanie w naszym smartfonie niż informacje o e, usługach dostępnych, nawet wśród znanych nam firm. No, każda firma stara się, nie wiem czy każda w sumie, większość firm stara się rozwijać, e, modyfikuje swoje usługi, rozwija swoje usługi, e, zatrudnia nowe osoby, tworzy nowe działy. I warto m, poznawać. E, to, co na rynku jest dostępne. Webinary są bezpłatne. Robimy to całkowicie bezpłatnie. Jest to nasz wkład w rozwój rynku usług medycznych, w promowanie marketingu usług medycznych, w promowanie polskich firm. Staramy się, aby te rozwiązania, jeżeli chodzi o technologię, o programowanie, były polskimi oprogramowaniami, polskimi firmami. Być może, oczywiście, nie jest tak, że tylko i wyłącznie będziemy opierać się na takich firmach, ale to jest ogromna większość i staramy się po prostu wspierać nasz polski, polski rynek. Mamy świetnych menadżerów, mm, świetnych naukowców, świetnych startupowców i warto, abyśmy korzystali z usług właśnie polskich firm. Część. Nie wszystkie. Część webinarów abli jest umieszczonych na YouTube i dostępnych do odtworzenia w dowolnym, wybranym czasie, ale nie wszystkie. Dodatkowo podczas tego wywiadu, który się odbywa w czasie webinaru, można również przysyłać pytania, podyskutować z ekspertami na czacie. Czasami wychodzą bardzo długie. Bardzo długie dyskusje i ciekawe mają Państwo zazwyczaj czy Macie. Przepraszam, bardzo ciekawe pytania, zróżnicowane. Bardzo nam się to podoba, że te pytania się pojawiają. Serdecznie zapraszam do obserwowania ImageMed, do zapisywania się na webinary, do klikania. Jestem zainteresowana, zainteresowany. Wezmę udział, aby dotrzeć tą atrakcyjną ofertą edukacyjną do jak najszerszego grona. Osób, które wykonują usługi medyczne w Polsce. Również, również jesteśmy obecni dzięki pomocy Małgorzaty. Pozdrawiam Małgorzatę na platformie Meds Events. Polecam tę platformę. My tworzymy tam taki dział biznesowy, ale jest to zaledwie ułamek wiedzy, która się tam znajduje. Zarówno wydarzeń, jak i webinarów. Jest to przeważającej w mierze wiedza stricte medyczna. My, jako akademia, postawiliśmy sobie za, ten, za cel, aby to była wiedza około medyczna dotycząca funkcjonowania, pracy, gabinetów, placówek, lekarzy, specjalistów, ale nie medyczna. I tam jest e, dzięki uprzejmości Małgorzaty również oferta e, Akademii e, ImageMed, czyli Akademii Abli. E, Temat trzeciego sezonu jest bardzo trudny, ale podejmujemy to wyzwanie. Mam nadzieję, że nasze nieszablonowe podejście i naszych ekspertów do pewnych kwestii, ich ogromna wiedza i doświadczenie zainspirują, zachęcą do działania. Być może skorzystacie z ich wiedzy, aby usprawnić pracę waszych placówek, rozwiązać jakieś problemy, jakieś zatory komunikacyjne, zwiększyć komfort. A w ostateczności, co mi najbardziej leży na sercu, chciałbym, żebyście drodzy lekarze, fizjoterapeuci i medycy, mieli tyle samo albo więcej przychodów z waszej działalności, ale więcej czasu dla was, dla rodziny i dla odpoczynku dla relaksu, czego wam i dla reakcji, czego wami sobie życzę. To właściwie tyle. Przypomnę tylko, że Akademia Biznesu Lekarza ImageMed. Oczywiście słowo lekarz było wybrane i ukierunkowane przy pierwszej akademii. Pozostaniemy z tym, ale poruszamy też tematy związane z fizjoterapią, z innymi dziedzinami medycznymi. Więc nie tylko jeżeli, jeżeli nie jesteś lekarzem, a jesteś fizjoterapeutą, podologiem, kosmetologiem, prowadzisz swoją placówkę i w ogóle nie, nie jesteś <laughs> z wykształcenia medykiem, to również znajdziesz wiedzę, która pomoże Ci rozwijać to, czym się zajmujesz. Ja nazywam się Paweł Jędrzejewski. Większość tych webinarów będę prowadził, czyli wcielam się w rolę dziennikarza. Przyznaję się, że to bardzo mnie ekscytuje. Uczy pokory, pozwala poznawać nowe osoby. Same webinary są bardzo ciekawą formą. Nigdy nie wiemy, czy nie będzie problemów technicznych, więc jest adrenalina. Zachęcam Was do odwiedzenia, do odwiedzenia strony ImageMed i image do zakładki Abli i do śledzenia naszych mediów społecznościowych Facebooka, LinkedIna, gdzie jako ImageMed Marketing Medyczny jesteśmy, publikujemy materiały, tam również będzie promocja tego podcastu i całą Akademię jako, jako wydarzenia. Jeżeli macie jakieś pytania... Albo jesteście po tej drugiej stronie, czyli jesteście przedstawicielem, właścicielem firmy, który ma jakieś rozwiązanie, które pomaga na rynku prywatnych usług medycznych. Jeżeli jesteście menadżerem, macie jakiś pomysł, czyli macie jakąś wiedzę, która waszym zdaniem jest wartościowa, i przydałaby się polskim medykom, to serdecznie zapraszam do kontaktu znaleźć mnie można łatwo. Paweł Jędrzejewski w internecie. Proszę napisać, można też zadzwonić, porozmawiamy i spróbujemy taką wiedzę również popularyzować. Poza Akademią Abli organizujemy też webinary dotyczące inwestowania na naszym drugim profilu w brandzie Image Finance and Leasing. Bo ten temat był na tyle popul popularny w poprzednich sezonach, że postanowiliśmy go jakby wyjąć, żeby chociaż trochę miejsca na marketing i na technologie medyczne zostało. Wyjąć go z Image Medu i z obok jako Image Finance and Leasing. Tam są tematy związane z inwestycjami, od nieruchomości po plantację awokado w Kambodży, poprzez Złoto, alternatywne spółki inwestycyjne, i jeszcze innego rodzaju sprawdzone inwestycje, produkty inwestycyjne naszych partnerów. I trzecim takim kierunkiem działań są, można powiedzieć, takie webinary trochę lifestyleowe, na przykład o pracy lekarzy w Szwajcarii. W Szwecji szukamy też partnerów, żeby tworzyć takie webinary dotyczące innych krajów w Unii Europejskiej, ale nie tylko. No i czasami się pojawiają zupełnie, zupełnie takie no, lifestyle'owe tematy. Będzie również webinar o wizerunku, o tym, jak ważny jest wizerunek, wizerunek lekarza w internecie, a ilość pacjentów w gabinecie. Śledźcie nasze media, wspierajcie nas w tym projekcie, który robimy całkowicie bezpłatnie. Dla Was lajkując, klikając, jestem zainteresowany, jestem zainteresowana, wezmę udział, abyśmy mogli zapraszać jeszcze wartościowszych ekspertów, zapraszać ich w takich terminach, które są dla nas wszystkich odpowiednie i wspólnie rozwijać rynek usług medycznych w Polsce. Wydaje mi się, że to wszystko chyba na temat Akademii Biznesu Lekarza. Nie zdradzę kto z nazwiska i imienia wystąpił w naszej Akademii, gdyż chcę, żebyście zajrzeli na naszą stronę, na nasze media społecznościowe i tam zobaczyli kto w tej Akademii jest. A ja będę robił jeszcze odcinek podsumowujący, a może jeszcze wcześniej zrobię jeden odcinek podcastu o tym właśnie projekcie Akademii Biznesu Lekarza Imagement. Akademii Abli. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się zdrowo. Dbajcie o siebie. Myślcie o rozwoju swojego biznesu. Szukajcie nowych wiedzy, nowej wiedzy, nowych inspiracji. Niech Wam się dobrze wiedzie. Paweł Jędrzejewski, ImageMed. Nowy Marketing Medyczny.